Drodzy fanowie i fanki moich filmików, chcę wam zdradzić moje najnowsze odkrycie. Tym się różni mężczyzna od kobiety. Odkryłem cechę, która odróżnia mężczyznę od kobiety. I ta cecha jest dużo ważniejsza niż to, co wam się wydaje lub to, co wy znacie. Istnieje taka cecha, która odróżnia umysł kobiety od umysłu mężczyzny. Kobieta od najmłodszych lat wie, że w jej życiu stanie się to, co ona chce, czego ona pragnie. Ona od najmłodszych lat wie, że spotka księcia z bajki i że ten książę z bajki przyjedzie na białym koniu i ją porwie w swe ramiona. I ona jest gotowa na to czekać latami, nawet 20, 30, 40 lat, bo jest cierpliwa w czekaniu na księcia z bajki. Powie, że taki się pojawi, porwie w jej ramiona, do tego czasu, zanim ona zostanie porwana przez księcia z bajki, to cierpliwie czekając, korzysta z dobrodziejstw lodówki na przykład. No. Natomiast facet nie jest tak cierpliwy i facet dobrze wie, facet, który jest mężczyzną z dziada pradziada, z dziejów pradziejów, wie, że jak podejdzie do kobiety i powie jej prawdę w oczy, powie, czego on od niej chce, to zostanie zdeklasyfikowany jako książę z bajki i dostanie mniej niż zero. Jak w piosence, mniej niż zero dostanie. I dlatego facet tym się różni od kobiety, że on wie, że to, czego on chce, to on tego w życiu nie dostanie, że on to musi wywalczyć, że on to musi wypracować w pocie czoła, że on to musi, jeżeli chce to mieć, to musi się o to postarać. A kobieta wie, że to jest kapnie z nieba, a on musi. I dlatego on wie, że jego życzenia są na 7., 8. albo 9. miejscu. Ja sobie życzę na przykład, żeby było cisza i spokój, a nie żeby teraz ktoś mi hałasował. No, ale to ja wiem, że to nic nie pomoże, że ja sobie tego życzę. Ja to będę musiał wypracować, kochani, wypracować.